przeciętny człowiek, jak tak mówi, że albo jemu się mówi, żeby spojrzał w niebo, to trzeba się myśleć o tym, żeby zobaczyć, czy są chmury, tak, czy nie będzie padać i tak dalej. Tymczasem na niebie, poza tym księżycem, który co noc nam przeszkadza, przynajmniej przez połowę miesiąca, i poza słońcem, tak, które jest chyba najciekawszym obiektem na niebie do obserwacji astronomicznej, jest cała masa innych fajnych rzeczy, galaktyk, mgławi. I one same w sobie są już tak fascynujące, że jak już zaczniemy patrzeć w to niebo, to już naprawdę nie jesteśmy w stanie sami z tego zrezygnować. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, że miał Bóg kiedyś przestać. Tak? Jakbyśmy chcieli takim teleskopem spojrzeć na Słońce, no to w ciągu ułamka sekundy stracimy wzrok, tak? Po prostu nieodwołalnie i do końca życia biała laseczka. Niektórzy widzą tutaj pawia, niektórzy widzą jakiegoś tam lisa. No taka rozmowa dwóch zwierzaczków. To jest mniej więcej 18 minut zanimowane, czyli też znowu widzimy tutaj dynamikę zmian. Z tego jestem szczególnie dumny, tak, bo to jest właśnie rozbłysk, tak, i wybuch. No praktycznie cały udało mi się skręcić i zanimować. Ten teleskop powstaje tam, gdzie będzie stał, tak? Znaczy wiadomo, że jak już tu będzie gotowy, zbudowany, to nikt go stąd nie ruszy, dlatego jest w ogóle związany z podłożem na stałe. Ja nie wiem, ile tutaj spędziłem tych weekendów. Myślę, że już ładnych parę lat tutaj w ten co weekend. I kiedy już tu przyjeżdżam, kiedy docieram na miejsce, to mówię, że jestem w domu.